Jestem Biaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek z przebitym na Dragonie. Postanowiłem, że będę nagrywał teraz jakieś takie odcinki z przebijania gildii youtuberów na Dragonie. Więc jeśli chcielibyście następnego youtubera w takiej oto przebicie, to możecie napisać w komentarzu, kto to miałby być. Dzisiaj przebijałem gildię Campera. Link do Campera oczywiście macie w opisie, więc możecie tam wpaść, zostawić mu suba. Camper codziennie streamuje, więc możecie sobie wpaść na jego live'a. Zostawcie tutaj suba, lajka i dzwona oraz osoba, która wygrała myszkę jakiś czas temu w moim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Także ja do tej osoby już napisałem na Discordzie. Mam nadzieję, że już mi odpisała. No i co? Ja wam nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa, pa i yo, nara! Dobra widzowie, ja tutaj już jestem elegancko pod gildią Campera. Gildia PHO07. Wam tutaj pokażę info PHO07. Jest to gildia, której założycielem jest Camper i postanowiłem sobie, że po prostu zacznę nagrywać takie odcinki, w których będę przebijał gildię youtuberów na Dragonie. Generalnie gildia Campera nie jest jakaś tutaj wybitnie uzbrojona. Jest to raczej taka gildia typowo YouTube'owa. Czekajcie, da się tutaj przejść, czy to jest dwukratkowy sandzik? O! To dwukratkowy sandzik jest. Myślałem, że to jest jednokratkowy sandzik. Ale spróbujemy przejść w inny sposób. Czekajcie, zrobimy coś takiego. A, też się nie da przejść. O kurczę. Dobra, no to co? Wbijemy się po prostu armatką i zobaczymy, co tutaj pan YouTuber Camper ma w swojej gildii. Mam nadzieję, że będzie miał coś ciekawego i coś ciekawego uda nam się po prostu z tej przebity zrobić. Więc co? Ja aż do Przemiksona i my zaraz się tutaj wbijamy do gildii Campera. Dobra, generalnie powiem wam, że Przemek wpadł na dość chory, kurczę, pomysł. Mianowicie zbudował dwie armatki. Dwa ratataje, które wszędzie są wypełnione 9 stakami TNT. No powiem wam, że nigdy się tak grubej wbity nie robiłem na Dragonie, więc no jest dosyć potężnie. Tutaj na tą wbitę wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. O! Znalazłem dispenser, gdzie nie ma TNT. No dobra, to dorzućmy TNT sobie do tego dispensera. Czekajcie, zobaczcie, czy w tym jest. Dobra, w tym dispenserze jest TNT. Więc co, zabieramy się zaraz za przebite. No i zobaczymy, czy gildia Campera będzie coś miała po prostu w środku. Mam nadzieję, że tak. Więc co, zaraz stawiam redstone i lecimy z masną przebitą. Dobra, to co, gotowy Przemek jesteś? Gotowy? Dobra, to 3, 4, go! Ej, moje nie leci, co się stało? W złym miejscu. Ja pierdzielal odwaliłem, dobra, już leci. Ale odbambiłem teraz, niezłego kasztalota walnąłem. Dobra, lecimy z przebitą. Powiem ci chyba, Przemek, że to będzie jedna z najszybszych przebit, ale założyłem jeden mankament dwóch armatek. Mianowicie taki, że kurczę, będzie duża kolejka TNT. Ależ będzie ogromna kolejka TNT, stary. Wow, będzie, no, jest przesadnia kolejka TNT. TNT strasznie przeszkadza w takich przebitach, nie? Naprawdę, strasznie to przeszkadza w takich przebitach. Bo zobaczcie, no niestety, ale w ogóle nie ma to płynności, ta przebita, nie? W ogóle nie ma płynności. A tak, to by była taka dziura już potężna. Zobaczcie, jak to się tutaj po prostu rozpryskuje, to TNT, na lewo i prawo. No, wow, masakra jakaś. Nie leci tak właśnie w jednym kierunku, tylko on się tak rozpryskuje na lewo i prawo, no ale dobra. Powinniśmy być zaraz w sercu. Na szczęście tutaj gildia Campera nie ma żadnej ochronki, więc będziemy mogli ich tego, będziemy mogli łatwo tutaj, że tak powiem, podbić gildię Campera. W ogóle zobaczymy, czy ktoś jest online. Czekajcie, info BHO07. O, nikogo nie ma online, dobra. Szkoda, mógłby się ktoś zalogować, byłaby tutaj fajna klepa. A tak nie będzie fajnej klepy, będzie po prostu fajna przebita. Dobra, i teraz puszczamy tą armatkę. Tylko wydaje mi się, że strasznie dużo osób przebija aktualnie gildię na Dragonie i przez to jest taka kolejka okropna. No, przez to jest chyba taka okropna kolejka i przebijanie na dwie armatki może być trochę uciążliwe, bo zobacz, jedną armatką to jakoś leci, tylko strasznie w dół to spada. Zobacz, stary, strasznie w dół to spada. Jak my, żeby to przedłużyć trochę? Żeby to trochę byśmy przedłużyli? Nie wiem. Najbardziej uciążliwe w przebijaniu z Przemkiem jest to, że on nie ma mikrofonu i kurde, przebijam z nim od roku czasu, on dalej mikrofonu nie kupił, Gaugant, więc widzowie, napiszcie w komentarzu hashtag Przemek kup mikrofon, to on kupi mikrofon, może da się namówić w końcu, bo nie chce się dać namówić na kupno mikrofonu, wstydzi się, ale jak mu napiszecie hashtag kup mikrofon, to nie będzie miał wyjścia i wtedy będą jeszcze przebity jeszcze lepsze.
Ty, rozwala tam? Chyba nie rozwala, Przemek. Coś tam nie rozwala, stary. Czekaj, ja pójdę zobaczyć, jak to tam wygląda. No, ja pójdę zobaczyć, jak to tam wygląda, bo coś mi się wydaje, że tu nie rozwala. Jednak, czekaj. Ile nam brakuje kratek do serca? Czekaj, ja włączę minimapę. Minimap. Dobra, włączę minimapkę. Wow, gdzie ja jestem? Zgubiłem się gdzieś. Dobra, pyk. No dobra, w sumie niby jesteśmy gdzieś tutaj blisko środka. W sumie praktycznie jesteśmy w środku i już tutaj pokoje rozwaliliśmy. Aha. Czyżby ta gilia była przebita z tej strony, czy co to jest? Nie, to nie jest przebita. Znaczy, to jest jakiś grif z tej strony. Aha. Ona była przebita, Przemek, z tej strony. Jasny gwint. Przebiliśmy gilię kampera, która jest przebita z jednej strony. No to nieźle pofrunęliśmy teraz tą przebitą. No nieźle. Sprawdziłem wszystkie strony, od których mogłem, i z tej strony nie było przebite. Nie, no po prostu zajebiście. 10 na 10. W sensie, jakby od tamtych stron nie było przebite, a od tej strony akurat jest przebite. No dobra, to po prostu poszukajmy jakichś skrzynek tutaj eleganckich. Czekaj, FOV. Może nam się uda coś tutaj znaleźć, bo na razie to cienko to widzę, że tak powiem. Czy tu są jakieś skrzynki gdzieś, jakikolwiek pokój z jakimikolwiek skrzynkami? No byłoby spoko po prostu, byłoby spoko. Ale nie wiem, czy coś uda nam się znaleźć. Nie wiem, wiesz co, ja wezmę chyba sobie rzucaki do ekwipunku i może się gdzieś wbijemy rzucakami, co? A weź może poszukaj gdzieś tu skrzynek jakiś czy coś jeszcze, może gdzieś tu będą, nie wiem, może ja coś pominąłem, ale tu chyba jakiś pokój był albo coś takiego, nie wiem. Nie, chyba tu nie będzie skrzynek jakiś, chociaż to jest obsydian, ale teraz raczej obsydian od tego. Wiesz co, tutaj jest pokój, w tym miejscu jest pokój, stary, gdzie ja właśnie jestem. Może, wiesz co, spróbujemy rzucić tutaj rzucaki w tą i w tą stronę, może jakąś skrzynkę tutaj znajdę, co? Może jakąś skrzynkę tutaj znajdę, co? Znalazłeś coś czy co? Nie wiem, tutaj coś? Nie, tu nic nie ma. Może w tą i w tą stronę, stary, zobaczymy. Wiesz co? Dobra, wbijmy się pierw w tą stronę, a potem się spróbujemy zobaczyć tamtą stronę, czy będą jakieś skrzynki. Czekaj, tu, no dobra, tutaj gdzieś może, bo tak mi się wydaje, że gdzieś pod pokojami najbliżej właśnie mogą być jakieś skrzyneczki czy coś takiego. Dobra, rzucak poleciał i nie wiem, czy coś tutaj będzie. O, patrz! Patrz, 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 jak wyniuchałem, ja pierdzielę, jak jakiś pies policyjny. Ja jedyny, co mam wspólnego z policją, to że smakuje makowca z komendantem codziennie z poranka. Ale kurde, patrz, skrzynka normalnie, chłopie, zabudowana, masno fest. Ej, dobra, zajebiście, stary, tylko czy coś tu będzie w ogóle? Uwaga! Aaaa, żelazne sety i trochę emeraldów. No nie jest najgorzej, że tak powiem. No nie najgorzej, trochę żelaznych setów, trochę eme, to je wezmę. Czy coś tutaj jest jeszcze? Wiesz co, te żelazne sety to mi niepotrzebne są. Ale spróbuję rzucić to tutaj. Spróbuję rzucić tutaj jeszcze rzucaka, może coś będzie z tej strony, tam dalej? Nie, nic nie będzie, okej, to chyba raczej z tej strony też nic nie będzie. Czekaj, jeszcze tu jest jakiś pokój czy coś. Tutaj. Czekaj, czy skrzynkę widziałem? O, skrzynka to jest. O, emeraldy są, patrz, emeraldy. I tu też są eme, ale patrz, to jest jeszcze z żelaznych itemów zostało wszystko. Ty, stary, patrz, to normalnie wszystko z żelaznych itemów zostało. Nazwa rangi, coś, a co z tym chodzi? Ty, dawaj, bierz te eme, stary. Ja to wysadzam, bierz te eme i wysadzamy tą skrzynkę, byku. Normalnie, tak, o, bierzemy. Ej, ty głupku, ja nie wziąłem tych eme. Ja cię krynca, Przemek. Dobra, ja to sprzedaję, bo mam pełny ender chest. Dobra, sprzedaję te emeraldy, stary. Dobra, tu mi te emeraldy starczą. Okej, no to jakieś eme są na plus. Jakby w porównaniu do tego, co ty. W sumie dużo TNT nie zmarnowaliśmy, wiesz co? Ja bym spróbował się wbić do serca gildii, co? Musimy mu podbić gildię. Musimy kamperowi podbić gildię. Nie ma tutaj zmiłuj. Lecimy po serce gildii, stary. Tak, o, normalnie z kapcia. Po serduszko gildii. Dobra, jestem w sercu. Dobra, jestem w sercu, jak coś to podbijam już. Oni mają dwa życia, dobra, to im jedno życie zostawimy. No więc co, no kurde, na jolo podbijamy. Najgorsze jest to, że nie mam włączonego makra, więc tutaj na one clicku szybkie podbijanie. No ale dobra, jedno życie im zostanie. Szkoda, kurczę, że nie mają ostatniego życia, bo to by było piękne spuentowanie tego odcinka tutaj z podbijania gildii kampera. Ale że mają dwa życia, to i tak całkiem spoko. Więc no, w sumie możemy tutaj z Przemkiem obydwoje podbić tą gilię, bo jesteśmy w jednej gilii, więc życie i tak poleci do nas. Dobra, jeszcze 30 HP. Więc co, 20 tutaj elegancko uderzeń. No i będzie nasza podbita gilia, więc co, widzowie?
No możecie napisać w komentarzu camper, hashtag camper przebity, nie? Hashtag camper przebity, kto dotarł do tego momentu. I S napisać na czacie, jakaś tutaj pewnie zemsta kampera wleci, tak mi się wydaje. No i elegancko, gildia kampera podbita, więc jest po prostu 10 na 10. Więc co widzowie, Przemek napisał S, zostawcie widzowie suba, lajka i dzwona. A ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, papa i do zobaczenia. Nara!